Uwielbiam czytać. I jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to doskonale o tym wiecie, bo tam regularnie dzielę się z wami książkami, które przeczytałam i moimi opiniami na ich temat. Uwielbiam reportaże i książki popularno-naukowe, a zwłaszcza staram się trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o książki związane z antropologią sądową i naukami sądowymi, więc dzisiaj chciałabym wam o nich troszkę opowiedzieć. A jeśli się nie znamy, cześć! Nazywam się Monika, jestem magistrem biologii człowieka i specjalizuję się w antropologii sądowej. Jeśli nie obserwowaliście mnie wcześniej, musicie wiedzieć, że Antropogik to nie tylko kanał na YouTubie, który właśnie oglądacie, ale także Instagram, blog oraz podcast, a w każdym z tych miejsc staram się przybliżać tematykę antropologii i nauk sądowych w przystępny sposób z nawiązaniami do popkultury. Dobra, ale przejdźmy już do książek. Na początek totalny klasyk wszystkich fanów antropologii sądowej, czyli Trupia Farma. No, słuchajcie, jak byłam na studiach, to zdobycie tej książki graniczyło z cudem, nawet w wersji angielskiej, i to była jedyna książka, która dotyczyła antropologii sądowej. W tej książce dowiadujemy się, jak to się stało, że Gilbas w ogóle zainteresował się antropologią. Przechodzimy z nim przez jego pierwsze kroki stawiane w antropologii i w antropologii sądowej, przez jego pierwsze współpracę z policją. Dowiadujemy się, jak to się stało, że w ogóle zainteresował się i wpadł na pomysł powstania tej farmy. Bo to nie jest wcale takie oczywiste, bo do tego, żeby takie miejsce powstało, skłoniła go, no można powiedzieć, pomyłka, bo pomylił się w określeniu czasu zgonu o 112 lat. Na jego usprawiedliwienie wtedy bardzo mało wiedziano na temat procesów rozkładu zwłok i tego, jak szybko postępują i co ma na nie wpływ. A dodatkowo ciało, które identyfikował, było pochowane w bardzo specyficznych warunkach, mianowicie w żeliwnej trumnie, która utrudniała do niej dostęp owadów, powietrza, wody, przez co rozkład był zahamowany, a dodatkowo osoba, którą identyfikowano, była zabalsamowana. Ale jeżeli chcecie wiedzieć więcej, musicie przeczytać sami. Musicie wiedzieć, że Gilbas napisał też drugą książkę, Trupia Farma, Nowe Śledztwa. I w tej książce skupiamy się trochę bardziej na nowoczesnych metodach wykorzystywanych w kryminalistyce, w antropologii sądowej. I to jest coś, co jest dla mnie dużo bliższe, jeżeli chodzi o zainteresowania badawcze, bo kości oczywiście zawsze były i będą podstawą antropologii sądowej, natomiast ja jeszcze prywatnie bardzo interesuję się tym, jak możemy wykorzystać nowe technologie w antropologii sądowej. Paradoksalnie w tej książce mamy dużo mniej trupiej farmy jako ośrodka badawczego i tego, jakie w niej przeprowadzono badania. Natomiast zdecydowanie więcej mamy tam o obrazowaniu medycznym, o nowoczesnych technikach wykorzystywanych w antropologii sądowej, o tym mówiłam wam wcześniej. A z takich konkretów możemy się na przykład dowiedzieć, jak konkretnie powstawał program FORVIS, czyli program, który po wprowadzeniu do niego odpowiednich danych pomaga nam określić przynależność etniczną osoby, której szczątki badamy. Ta książka jest naprawdę bardzo dobra. Ja swoją drogą bardzo lubię styl pisania autora, styl pisania Gilbasa, bo on pisze w taki bardzo przystępny sposób, bardzo lekki, bardzo fajny. Natomiast trochę brakuje mi pasji, z jaką on pisał pierwszą część, jaką czuć w pierwszej części książki, kiedy on opisywał procesy rozkładu, sposób badania szkieletu, te wszystkie badania, które były prowadzone właśnie w jego ośrodku badawczym na Trupiej Farmie. Natomiast wydaje mi się, że może być to spowodowane faktem, że być może, przynajmniej takie ja mam odczucie, sam dr Bass nie czuje się aż tak dobrze i komfortowo w zagadnieniach związanych właśnie z nowoczesnymi technikami, ale bardzo fajnie, że wychodzi im naprzeciw mimo to. Ale wiecie, to jest tak naprawdę tylko moja opinia i takie moje odczucia związane z tym brakiem pasji, bo być może ktoś inny będzie miał zupełnie inne podejście do opisywanych tutaj spraw. Swoją drogą, ona jest naprawdę bardzo ciekawa i naprawdę serdecznie ją wam polecam, jeśli jeszcze nie czytaliście. A teraz Sublak i jej pierwsza książka, Co mówią zwłoki. Słuchajcie, dla mnie ta książka jest tak samo dobra jak pierwsza część Trupiej Farmy. Ja co prawda mogę być nieobiektywna ze względu na to, że ja mam bardzo wiele poglądów, które są zbieżne z poglądami autorki. No, oczywiście nie wszystkie, ale jednak bardzo wiele. A to powoduje, że ja mam wrażenie, że część tej książki, kilka kapitów czy kilka rozdziałów sama mogłabym napisać. Wiem, że wielu z was irytuje styl pisania autorki i to, jak dużo czasu ona poświęca dywagacji na temat życia, śmierci, procesu umierania i tak dalej. Natomiast moim zdaniem jest ona bardzo dobra. Wiele rozdziałów z tej książki mnie w jakiś sposób poruszyło albo rozśmieszyło. Najbardziej wzruszył mnie rozdział dotyczący jej pracy w Kosowie. W podcaście opowiadałam wam już o tej historii, o historii człowieka, który z całą rodziną jechał po zakupy, a wtedy do przyczepy i traktora, którym jechał, rzucono granat, on jako jedyny przeżył i sam z ranną nogą schował się w lesie, poczekał do zmroku, a potem, mimo że ranny, pozbierał te części ciał, które mógł sam znaleźć i z którymi sobie poradził, i zakopał je w prowizorycznym grobie, bo nie chciał, żeby szczątki jego rodziny
były tak porozrzucane po lesie i po polu. Autorka pokazuje w tej książce też swoją drugą twarz, pokazuje swój ogromny dystans do siebie, bo opowiada na przykład o tym, jak stała się kosowską królową Sztućca. Ja oczywiście, no, śmiałam się w niego głosy, jak czytałam tą historię. Natomiast, no, powiedzmy sobie szczerze, ja sama nie wiem, czy ja nie zachowałam się w tej sytuacji identycznie, no, ale wyniosłam z tego rozdziału jedną najważniejszą zasadę. Nigdy, przenigdy nie przecinać niebieskiego kabelka. Poruszyła mnie tutaj też historia Artura, o której musicie przeczytać sami. Nie wiem, jak ja bym się zachowała na jej miejscu, ale moim zdaniem ta historia była urzekająca. Naprawdę zachęcam Was do przeczytania. Mimo tego początkowego trudu, który może sprawić niektórym osobom właśnie ze względu na te dywagacje na temat życia, śmierci i umierania, myślę, że jest to naprawdę bardzo fajna książka. Słuchajcie, po sukcesie Co mówią zwłoki, Suglak napisała jeszcze drugą książkę, Co mówią kości. Jak widzicie, mam tutaj masę znaczników. One są tutaj dlatego, że ja często czytając takie książki, po prostu szukam też inspiracji na posty, podcasty czy filmy na YouTubie. W związku z tym wiele moich książek dotyczących antropologii czy medycyny sądowej właśnie ma wiele takich znaczników. Ale skupmy się na chwilę na tytule, który moim zdaniem jest naprawdę świetny i jest w punkt, bo każdy antropolog wie, że kości mówią, trzeba tylko umieć je rozumieć i znać ich język. Czy odkrywa mroczne tajemnice zbrodni, jak tutaj opisuje na okładce? No, nie do końca, ale mimo to ta książka jest naprawdę dobra. Ja wiem, że część osób, bo czytałam też opinie o tej książce na portalach internetowych, części osób nie podoba się fakt, że autorka opowiada pewną historię, ale mówi, że potem nie wie, co się wydarzyło dalej, w sensie potem jak napisała opinię, nie wie, jak sprawa się potoczyła dalej i jak się skończyła. Ja wiem, że to jest frustrujące i rozczarowujące, ale prawda jest taka, że biegli sądowi bardzo często nie wiedzą, co się stało dalej ze sprawą, bo po napisaniu opinii tak naprawdę no, sprawa nas już, można powiedzieć, nie dotyczy, a tych spraw jest też tak wiele, że trudno jest każdą jedną śledzić. Tutaj każdy rozdział książki jest tak naprawdę poświęcony konkretnej części szkieletu. Mamy klatkę piersiową, obręcz kończyny górnej, obręcz miedniczną, czaszkę podzieloną na mózgo-czaszkę, na twarzo-czaszkę, kości kończyny górnej, kończyny dolnej. I każdy z tych rozdziałów jest, rozpoczyna się taką krótką wstawką anatomiczną na temat tego, jakie kości budują dane elementy szkieletu, dane części ciała, jak one się rozwijają, jakie są ich cechy charakterystyczne. I to jest, powiem Wam szczerze, cecha dobrego anatoma, że potrafi w bardzo prosty sposób wszystkie zawiłości anatomiczne wytłumaczyć, a tak jest w przypadku profesor Black. Przypadki, które profesor Black wybrała do tej książki, są naprawdę bardzo ciekawe i muszę Wam powiedzieć, że autorka jest naprawdę mistrzynią wplatania anegdot w swoje opowieści, także naprawdę moim zdaniem jest bardzo ciekawa i warta przeczytania, zresztą zobaczcie, ile mam na niej znaczników. A teraz czas na książkę Emily Craig, Zbrodnie wydarte zmarłym. Słuchajcie, ja początkowo opisywałam i oceniałam tą książkę najsłabiej spośród wszystkich tych, które przeczytałam. Ale potem na Instagramie napisała do mnie moja bliska i powiedziała mi, że ona też tak myślała, ale po czasie zweryfikowała swoje poglądy, a w zasadzie życie jej trochę te poglądy zweryfikowało, kiedy wróciła do niej po latach. I to sprawiło, że ja zachciałam przeczytać ją ponownie i przeczytałam. Słuchajcie, faktycznie, muszę ostrzegać, co powiedziałam na początku. W tej książce jest bardzo dużo podstawowej wiedzy, takiej antropologicznej, której ja już się nie muszę uczyć, ja już jej nie muszę szukać, jako że wiem te rzeczy. Natomiast dla osoby początkującej, dla osoby, która dopiero uczy się takich bardzo podstawowych rzeczy związanych z antropologią, czy też osoby, która dopiero zainteresowała się tym tematem, będzie ona świetna. A w dodatku przypuszczam, że ja naprawdę też potrzebowałam więcej pokory, żeby trochę ją łagodniej ocenić. Sprawy, które są tutaj przedstawione, są interesujące, a najbardziej interesująca jest oczywiście sprawa, która dotyczy identyfikacji ofiar Waco. Jeśli nie słyszeliście o tragedii Waco, tak w skrócie Wam ją przybliżę. David Koresz utworzył sektę Gałąź Dawidowa, która mieszkała na terenie pewnej farmy Waco. Osoby, które należały do tej sekty, sprzedawały cały swój majątek i oddawały go założycielowi sekty i on za te pieniądze kupował broń. A ta broń była im potrzebna do obrony w trakcie nadchodzącego końca świata. No i w pewnym momencie rząd Stanów Zjednoczonych zainteresował się takim dużym składem broni i amunicji, i wysłali tam kilku agentów FBI, żeby sprawdzili, o co chodzi. Koresz nie wpuścił ich na teren farmy i otworzył ogień do agentów. W wyniku tej strzelaniny zginęły 4 osoby ze strony rządu, ze strony FBI, natomiast zginęło też 5 osób zamieszkujących farm. Po tym wszystkim sekta zabarykadowała się w swojej farmie, w swoich budynkach i zaczęło się oblężenie, które trwało 51 dni. Po tym czasie FBI postanowiło wjechać na teren farmy, użyli też gazu łzawiącego, natomiast członkowie sekty znowu rozpoczęli strzelaninę, a następnie podpalili własne budynki.
Tylko nie wzięli pod uwagę, że tego dnia wiał silny wiatr, co spowodowało, że ogień rozprzestrzenił się na inne budynki, w tym na skład z ich bronią i amunicją. No, w międzyczasie doszło do wybuchu. No i w wyniku tego pożaru, a także wybuchu tego magazynu z bronią, zginęło 80 osób, które wymagały identyfikacji. Ta identyfikacja nie była prosta, chociażby ze względu na to, że część osób, która zamieszkiwała farmę, nie była na liście osób, które ją zamieszkują. Część osób podawała fałszywe dane, bo tam byli też recydywiści. Problemem było też to, że trzeba było koniecznie jak najszybciej znaleźć ciało Davida Koresha, bo FBI nie chciało, żeby za jakiś czas okazało się, że on zbiegł i założył kolejną sektę. Ale o tym, w jaki sposób przebiegały prace identyfikacyjne, musicie już przeczytać sami. Teraz czas na książki z dziedziny medycyny sądowej i zacznijmy od pierwszej, jaką w ogóle przeczytałam w tej dziedzinie, czyli niewyjaśnione okoliczności Richarda Shepherda. Poznajemy w tej książce doktora Shepherda to, co nim kierowało, kiedy wybrał studia medyczne, jak to się stało, że wybrał specjalizację z medycyny sądowej i wędrujemy z nim przez kilkanaście najciekawszych spraw w jego karierze. A przy okazji poznajemy też jego samego, bo ta książka jest trochę autobiografią i razem ze sprawami, które opisuje, poznajemy kolejne historie z jego życia. To, w jaki sposób stracił matkę w bardzo młodym wieku, jak rozpadło się jego pierwsze małżeństwo. Poznajemy też historię, w której opowiada, dlaczego na pewien czas świadomie zrezygnował z bycia medykiem sądowym, a miała na to wpływ ogromna trauma, którą przeżył. No, więcej musicie przeczytać sami, ale naprawdę jest to bardzo ciekawa książka. Dołączył do nas Femur, więc mogę Wam powiedzieć o tym, że niedawno została też wydana druga książka doktora Shepherda, 7 wieków śmierci. I muszę Wam powiedzieć, że tak dobrego reportażu o medycynie sądowej to ja naprawdę bardzo, bardzo dawno nie czytałam. Kiedy kupiłam tą książkę, bardzo zaintrygował mnie jej tytuł. No bo 7 wieków śmierci, o co w tym wszystkim chodzi? Słuchajcie, wieki śmierci nawiązują tutaj do sztuki Williama Szekspira i o tytule Jak Wam się podoba. I w tej książce dr Shepherd podzielił sprawy, które opisuje, według wieku. I przechodzimy z nim przez sprawy, które dotyczyły śmierci noworodka, niemowlęcia, starszego dziecka, nastolatka, osoby dorosłej w średnim wieku. I tak przechodzimy przez te 7 wieków śmierci, aż do osób w wieku starszym. W tej książce przeczytamy aż 24 historie, które są naprawdę bardzo ciekawe. No, mnie najbardziej zaciekawiła historia, która dotyczyła ponownego ustalenia przyczyny śmierci księżnej Diany, a dr Shepherd robił to na podstawie zdjęć sekcji zwłok, zdjęć rentgenowskich i notatek z tej pierwotnej sekcji zwłok, która odbyła się zaraz po jej śmierci. Dla mnie ten rozdział był bardzo ciekawy, nie dlatego, że inne były nudne, tylko dlatego, że mnie sama historia śmierci Diany i przyczyna jej śmierci mocno interesowała, bo była owiana tak wieloma tajemnicami, tam były wręcz teorie spiskowe wokół jej śmierci, więc bardzo fajnie było się dowiedzieć, można powiedzieć, z pierwszej ręki, co tak naprawdę tam się stało i na co zmarła księżna Wali. Jeżeli jesteście ciekawi i chcielibyście przeczytać tą książkę, to naprawdę bardzo Was zachęcam, bo dr Shepherd ma też taki talent i dar opowiadania tych historii w taki bardzo przystępny, ale też bardzo delikatny sposób. I mówiąc delikatny, mam na myśli to, że one są i będą świetne też dla osób, które są bardziej wrażliwe, które może nie czytają na co dzień o takich rzeczach, dla których czytanie o śmierci, o sekcjach zwłok nie jest aż tak łatwe, jak na przykład dla mnie. Więc naprawdę serdecznie Wam polecam, nawet jeżeli jesteście osobami, które nie czytały o tym zbyt wiele. Kolejnej książki Wam niestety nie pokażę fizycznie, bo przesłuchałam ją w audiobooku, a mam na myśli książkę Ciało nie kłamie, napisaną przez dr Judy Mielnik. I ja tak bardzo długo podchodziłam do tej książki z takim dystansem, z taką rezerwą, z myślą, że nie jestem pewna, czy chciałam ją przeczytać. I okazuje się, że te moje myśli były naprawdę bezsensowne. Ta książka jest naprawdę bardzo ciekawa. Dowiadujemy się z niej na przykład, że dr Mielinek wcale nie planowała być medykiem sądowym, bo pierwotnie wybrała rezydenturę i dalsze kształcenie się w dziedzinie chirurgii. Chyba chirurgii ogólnej, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast dopiero potem, przez jakieś tam życiowe zawirowania i to, jak trudny był to i psychicznie, i fizycznie dla niej czas stażu i czas rezydentury, to dopiero sprawiło tak naprawdę, że ona postanowiła zająć się medycyną sądową. Przechodzimy z nią przez bardzo wiele spraw, które opisuje, ale no moim zdaniem najciekawsze są opisy sposobu i pracy nad identyfikacją zwłok osób, które zginęły w wyniku zamachu na World Trade Center. Ale to, co mnie najbardziej zdziwiło w tej książce, to wcale nie sprawy, które dr Mielinek prowadziła, ani sposób jej pracy, tylko to, jakie podejście do jej zawodu miał jej mąż. A w zasadzie może dalej ma. Ja mam wrażenie, że on trochę nie rozumiał jej pracy i był bardzo sceptycznie nastawiony i do jej zawodu, i do jej sposobu pracy, i do całej tej otoczki bycia medykiem sądowym. Pamiętacie taki program dokumentalny, który nazywał się Dr. G? To tytułowa Dr. G jest właśnie autorką tej książki. Mówię tutaj oczywiście o Jak nie umrzeć. To jest dość nietypowe.
nietypowa książka na temat medycyny sądowej. Autorka oczywiście opisuje nam najciekawsze sprawy, które prowadziła, ale ta książka nie tylko to ma na celu. Ta książka ma też na celu przestrzec nas przed śmiercią w zbyt młodym wieku i bardzo często też w taki dość głupi sposób. Albo może nie tyle głupi, ale przypadkowy. To jest chyba lepsze określenie. Wiedzieliście na przykład, że otwarte okna samochodu zmniejszają szanse na przeżycie wypadku samochodowego? No ja wcześniej nie słyszałam, a z tej książki się dowiedziałam. I właśnie takich informacji dowiadujemy się z tej książki. Na końcu każdego rozdziału jest takie podsumowanie, w którym autorka opisuje, co zrobić, żeby w dany sposób nie umrzeć. Są tutaj rozdziały poświęcone nie tylko wypadkom samochodowym, ale także śmierci spowodowanej zażywaniem narkotyków, paleniem papierosów, czy po prostu spowodowanej zbyt dużą masą ciała. No dobra, to teraz czas na ostatnią książkę, czyli Centrum Śmierci. To jest nowa książka, miała premierę kilka tygodni temu i też podchodziłam do niej z pewną dawką sceptycyzmu. Co prawda nie aż tak dużą, jak do Ciało nie kłamie, natomiast byłam trochę sceptycznie nastawiona, ponieważ to jest kolejna książka, której bardzo dużo miejsca jest poświęconego temu, co się działo i jak identyfikowano osoby, które zginęły w wyniku zamachu terrorystycznego na World Trade Center. No i tak sobie myślałam, no kurczę, ile można o tym czytać? No ja wiem, że każdy ma inną perspektywę, każdy skupia się na czymś innym. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jeżeli macie podobne myśli do mnie, to nie obawiajcie się, kupcie tę książkę, bo po pierwsze, te części, które dotyczą World Trade Center są bardzo ciekawie napisane i naprawdę z zupełnie innej perspektywy niż osoby, które, niż to, co opisywane było w innych książkach. Natomiast jest tutaj też pokazanych bardzo wiele innych bardzo ciekawych spraw, w których brał udział autor książki. Dowiadujemy się też, że on w zasadzie to on nie jest lekarzem. On jest opiekunem medycznym, a kilkanaście czy kilkadziesiąt już lat temu w Stanach Zjednoczonych tyle wystarczało, żeby być medykiem sądowym. Jak widzicie, mnie bardzo wiele rzeczy zainteresowało w tej książce, zresztą ile tutaj jest znaczników. Natomiast te części, które dotyczyły World Trade Center, też były bardzo ciekawe. Więc generalnie, jeśli macie ochotę przeczytać tę książkę, jeśli zastanawiacie się, czy ją przeczytać, zdecydowanie warto. To już wszystkie książki dotyczące antropologii i medycyny sądowej, o której chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Mam nadzieję, że znaleźliście wśród tych książek coś ciekawego dla siebie i być może zabierzecie którąś z nich na wakacyjny wyjazd. A jeśli czytaliście już którąś z nich, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jakie są Wasze opinie na ich temat. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę i pamiętajcie też, żeby zasubskrybować kanał i wcisnąć dzwoneczek, wtedy zawsze dostaniecie powiadomienie o nowym filmie, a te będą się pojawiały tutaj coraz częściej. Na dzisiaj to już wszystko, więc dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!